Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Ile wynosi suma miar kątów alfa i beta? Suma, czyli wynik dodawania. Od razu sobie to zapisujemy tutaj, aby nam to nie umknęło. Ok, no i mamy tutaj trójkąt. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Zatem 40 dodać 55 to 95 stopni. I żeby tutaj łącznie było 180 stopni, to my tutaj musimy mieć 85 stopni. Te kąty, hop, mają łącznie 180 stopni. Czyli nasza alfa, żeby tu łącznie było tyle, wynosi 95 stopni. Czyli wpisujemy sobie 95 stopni. Takie kąty nazywamy kątami wierzchołkowymi. To znaczy, że one mają takie same miary. Czyli nasza beta to 55 stopni. Dodajemy, otrzymujemy tutaj 150 stopni. Zaznaczamy odpowiedź C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.